dzisiejszym braliśmy udział w uroczystym przyczeniu strzeleckim młodych członków Związku Strzeleckiego w miejscowości Jaroszów. Po 8-miesięcznym szkoleniu podstawowym 9 rekrutom udało się w pozytywny sposób zdać egzaminy oraz przystąpić do złożenia przyczynia strzeleckiego. Dzisiejszy dzień połączony był także z piknikiem strzeleckim, który zakończy mecz Retroliga kontra Związek Strzelecki z zaprzyjaźnioną drużyną Retroligi LKS Pogoń Lwów z Żarowa. Podczas dzisiejszej uroczystości gościliśmy m.in. delegację 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, podpułkownika Sebastiana Kopczaka z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kłodzku, a także włodarzy naszej gminy, pana burmistrza Zbigniewa Suchyta oraz pana Tomasza Marczaka, zastępcę burmistrza Strzegomia. Podczas uroczystości odbył się również pokaz sprawności w wykonaniu nowo zaprzysiężonych strzelców. Całość zwieńczyła oczywiście wojskowa grochówka oraz występ sekcji artystycznej. Przyszliśmy napoić nasze konie, przyszliśmy napoić nasze konie. Za nami piechoty, całe konie, za nami piechoty, całe konie. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za udział w dzisiejszym przedsięwzięciu, w dzisiejszym pikniku, w dzisiejszej uroczystości, a także podziękować wszystkim za wsparcie naszego oddziału przez 10 lat jego funkcjonowania. W imieniu strzelców serdecznie dziękuję.